Poranek Radia TOK FM. Gościem Radia TOK FM jest Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Czy poprze pan ustawę refundacyjną, którą proponuje pani minister Ewa Kopacz? To jest nowe spojrzenie na system refundacji w Polsce. Ona jest bardzo trudna, natomiast pewne założenia są logiczne. Tyle tylko, że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Ale które założenie jest logiczne, panie ministrze? Logiczne założenie jest, żeby wyrównać ceny leków we wszystkich aptekach, żeby nie było biegania i takiego złudzenia, że oto jest ogromna konkurencja, bo w aptece jednej lek kosztuje 3 zł, a w drugiej 1 grosz. Że w jednej aptece można, realizując receptę na bardzo drogi lek, który jest na przykład za darmo dla chorych psychicznie, wygrać wycieczkę w ciepłe kraje. Bo ta sprawa dotyczy oczywiście pewnej konkurencji, natomiast zrobiona jest generalnie na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, bo Narodowy Fundusz Zdrowia w żadnym wypadku nie korzysta na różnych promocjach, na różnego rodzaju dyskontach, na różnego rodzaju rabatach, które firmy... Musi pełną stawkę refundacji wypłacić, musi i tak pełną stawkę refundacji wypłacić, a jeżeli bywają leki, zwłaszcza to są te leki, które są stosowane w chorobach przewlekłych, które mają niską odpłatność dla pacjenta, stąd jest te wrażenie leku za grosz zamiast za 3,50, to kwota, te upusty mogą być do 60%. No ale pacjenci mogą powiedzieć, a ja wolę kupić. Ja wiem, pacjenci pewnie mają swoje racje, natomiast my musimy pamiętać, że na refundację leków w Polsce wydajemy 8,5 miliarda złotych tylko w samych aptekach i ta kwota ma tendencję rosnącą i to dwukrotnie szybciej niż inflacja rok do roku. Taki jest po prostu trend. Nowe, nowoczesne leki. Czasami niewiele zmieniające w naszej optyce medycznej, czyli terapeutycznej. Niestety mają jedną wspólną cechę. Ale czy jakieś korzyści ta ustawa może przynieść pacjentom? Ta ustawa może ustabilizować polskie apteki. My pracujemy, jesteśmy w rynku, o którym niewiele przeciętny słuchacz wie. Otóż nie wie na przykład, że 40% aptek w Polsce jest zagrożone upadłością, czyli bankructwem. Takie mają długi wśród hurtowników. To wynika z pewnej oczywiście polityki hurtowni, które tworzą programy lojalnościowe, sieci aptek i tak dalej. W Polsce jest prawnie zakaz tworzenia sieci. Nie może być właścicielem w województwie więcej niż 1% aptek, jeden przedsiębiorca czy jeden podmiot. Te rozwiązania są charakterystyczne dla wielu krajów. Myśmy przyjęli rozwiązania austriackie, niemieckie jako nam bliskie. Natomiast takiej Norwegii są dwie sieci. Jeżeli są dwie sieci, to mogą w ramach tak zwanej konkurencji swobodnie podwyższać ceny leków i powodować znacznie większe wydatki na refundację. Monopol jest zawsze groźny. No dobrze, ale czy to oznacza, że nowe zasady refundacji leków sprawią, że te apteki znajdą się w lepszej sytuacji? Bo ja nie do końca zrozumiałam. Tak, ponieważ taka jest polityka również i hurtowni, i dostawców leków do tych aptek, że one stosują te rabaty wybiórczo. Każda apteka prawnie musi mieć dostęp do wszystkich leków. Nie każda apteka prawnie, a wybiórczo ma dostęp do leków, na które obowiązują określone promocje i określone rabaty. Jest to po prostu według mnie bardzo niejasna gra gospodarcza i jest to oczywiście próba zmonopolizowania rynku przez tę gałąź pośrednią, czyli hurt, za którą stoi oczywiście wytwórca. I granie jest apteką i granie jest na dobrą sprawę na emocjach. Bo te środki finansowe związane z rabatami nie są aż tak wysokie, zwłaszcza na leki refundowane. Ale panie pośle, rozumiem, że będzie chciał pan pracować nad tą ustawą i nie odrzuca jej pan, ale koncerny zagraniczne twierdzą, że wycofają część leków. Koncerny zagraniczne zawsze wycofują cokolwiek, przynajmniej w słowach. Ja pamiętam, jak był taki czas, kiedy w Polsce, co przeszło bez większego echa, obniżyliśmy koszty ceny wszystkich leków, zwłaszcza zagranicznych, o 13%. Wtedy były interwencje dyplomatyczne, prawie wszyscy ambasadorzy w imieniu swoich przecież przedsiębiorców protestowali. Taka jest natura dzisiejszej zglobalizowanej gospodarki i wszyscy te firmy, albo zdecydowana większość, straszyła, że w związku z tym, że trzeba obniżyć o 13%. Czy pan radziłby się tak nie przejmować? Ja uważam, że trzeba oczywiście rozmawiać, bo to nie jest tak. Ten drugi podmiot wymaga również uwagi, rozmowy i przekonywania. Natomiast ja sądzę, że troszeczkę emocjonalnie rozgrywają to te wielkie przedsiębiorstwa farmaceutyczne, wyciągając starą broń.
czyli próbę monopolizowania rynku i grają na przyzwyczajeniach polskich pacjentów do jakiegoś tam leku. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj w tym takim powszechnym lecznictwie sporo jest leków generycznych. I ilość firm, które oferują te leki, wcale nie jest taka mała. Takich, które są podobne do oryginału, to niestety ich jest niewiele, natomiast no, charakteryzują się niestety wysoką ceną i tutaj możliwości wpływania na rynek poprzez całkiem inne mechanizmy niż normalny mechanizm w aptece są olbrzymie. Nie wiem, dlaczego można na insulinę dać 60% upustu na pewien rodzaj insuliny. Czy to jest promocja? Tak, to jest promocja do czasu. Panie pośle, czy to prawda, że na tej ustawie zyskają polskie firmy farmaceutyczne? I tu jest kwestia warta zastanowienia się, ponieważ ustawa jest bardzo skomplikowana. Proponuje pewien algorytm obliczenia średniej ceny, za którą Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli państwo, będzie skłonne refundować te leki. Wygląda na to, ja oczywiście nie chciałbym tego głośno powtórzyć, że dwa wielkie polskie koncerny mają tutaj dużo do powiedzenia i mogą na tym skorzystać. Czy to źle, czy dobrze dla polskiego przemysłu, jeżeli by to miały być niewielkie jakieś koszty, to dobrze, ponieważ my produkujemy jednak leki stosunkowo tanie i dobre. To nie jest tak, że te leki są do wyrzucenia. To dobrze. Być może te wielkie fabryki będą skłonne bardziej inwestować. Mamy polskie firmy, które zajmują się innowacyjnością i również wprowadzają nowe leki. Chwała Bogu za to. Sądzę, że to był dobry kierunek. Natomiast ten algorytm jest niepokojący, czyli obliczenia tej średniej ceny, ponieważ nie wiem, czy na rynku dostępnych jest tyle określonego asortymentu leku, żeby na przykład zabezpieczyć w 100% pokrycie. Czyli jest to też próba monopolizowania tej rzeczy, ale powiedziałem, to jest szczegół, bardzo zresztą istotny i wymaga ekspertyz, przypatrzenia się, obliczeń, szacunków, jakichś tam prognostycznych spojrzeń na to, więc ja bym to jednak zostawił do prac komisji. Panie pośle, ale okazuje się jednak, że no, wydajemy bardzo dużo na refundację leków, ale ta ustawa wcale nie przyniesie oszczędności budżetowi. To prawda. To właśnie prawda. Po co to robimy? To prawda. Ona spróbuje uporządkować ten rynek i zapewnić to, co w aptece dla nas jest najważniejsze. Znaczy, dostępność. Platforma twierdzi, że będzie więcej leków dostępnych, refundowanych. Ja sądzę, więcej leków dostępnych, refundowanych będzie wtedy, jeżeli rząd napisze odpowiednią ustawę i wyda odpowiednie rozporządzenia, bo tu dzisiaj rozporządzeniem, później obwieszczeniem, to też jest bardzo wątpliwe, bo próba obwieszczenia, w obwieszczeniu zawarcia cen leku już była kiedyś próbowana. Przez niechlubnej pamięci, ale jednak pana Mariusza Łapińskiego. I wtedy spotkała się z krytyką, bo obwieszczenie nie jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym. Jest wewnętrznym aktem gdzieś tam prawnym. Więc tu też jest pewne niebezpieczeństwo. Natomiast mówiąc wprost, dostęp do leków ułatwi przede wszystkim bliskość apteki. To, że ona nie będzie położona w mieście powiatowym, tylko również w małym miasteczku, czy nawet w większej gminie. I również poprawi to odpowiednia ilość leków, zwłaszcza generycznych. Natomiast to, co z tego tutaj widać, to tłumaczenie, że nagle pojawi się on za te pieniądze setki nowych preparatów jest chyba nieuzasadnione. No ale jeszcze raz podsumowując, jednak popiera pan te zmiany, choć rozumiem, że ma pan jakieś zastrzeżenia. No, oczywiście zastrzeżenia zawsze są. Ja sądzę, że same zastrzeżenia i pewne uwagi mają również środowiska, które współtworzyły tę ustawę. Piszą protesty. Ja się do tego przyzwyczaiłem, bo to jest normalna rzecz. To nie znaczy, że tych protestów i tych uwag nie należy brać pod uwagę, nie należy ich czytać, ale sądzę, że trzeba być dobrze przygotowanym, żeby również argumentami je gdzieś zwalczyć, czy przekonać, że niekoniecznie jest to 100%. Ale będzie pan głosował przeciwko innej ustawie z tego pakietu przekształceniu szpitali w spółki, jak tak, rozumiem. Tak, tu będę głosował przeciwko. Ja sądzę, że w polskim szpitalnictwie dzieje się w dalszym ciągu źle. Generalnie pierwsze pytanie jest takie. Czy spółka prawa handlowego to jest to, co jest najwspanialsze na świecie? Więc ja muszę powiedzieć, że spółki prawa handlowego mają to do siebie, że potrafią upaść, potrafią być zlikwidowane, przejęte. No, ale to samorząd będzie decydował o tym. Ja wiem. Samorząd, ja mam trochę przykładów z Polski. Znam pierwszy szpital, który jest przekształcony. On był na północy Polski, w Warmińsko-Mazurskim. Był przekształcony w latach
koniec lat 90. Jest spółką komunalną. Jakie są dzisiaj tam zabiegi? No szpital po prostu se nie radzi, mimo iż jest spółką, mimo iż nie jest najgorzej zarządzany. Nawet powiem szczerze, że dyrektor jest dużej klasy specjalistą. No takie są przychody i takie są oczekiwania i potrzeby tamtejszych pacjentów. Samorząd od roku próbuje sprzedać ten szpital inwestorowi prywatnemu. Można powiedzieć dobrze. Tylko ten inwestor prywatny, który będzie już kierował się li tylko zyskiem, a nie powinnością władz publicznych zapewnienia odpowiedniej opieki. To zależy od umowy sprzedaży. Będzie wycinał oddziały. Nikt tej spółce nie narzuci możliwych zmian organizacyjnych. Jeżeli powie, że nie ma oddziału ratunkowego, to go nie będzie. Oddział ratunkowy będzie w szpitalu 30-50 km. Ale można postawić takie warunki, panie pośle. Samorząd chyba nie jest samobójcą. Ma wyjątkowo optymistyczną jest, jeżeli chodzi o tworzenie spółek i statutów spółek prawa handlowego. Nie, może jest tak, że PiS generalnie nie ma zaufania do samorządów. Że jeżeli byśmy tak patrzyli na to, to oczywiście można takie wnioski wykryć, ale tak nie jest. My przecież bierzemy udział również w działalności samorządów. Pytanie, co ten samorząd ma stanowić. Ten samorząd dzisiaj w Polsce też nie najlepiej działa wszędzie. To jest jakiś mit, który się pojawił. On doskonale działał w luce prawnej, kiedy wszystko by było można, bo ilość praw ograniczających możliwości działania samorządu było niższe. Dzisiaj niestety potworzyły się różnego rodzaju bardzo dziwne sytuacje i trzeba zapytać chociażby przeciętnego katowiczanina, czy przeciętnego wrocławianina, co myśli o prezydencie. To nie jest tak, że wszyscy padają na twarz i biją głębokie pokłony, bo ludzie zauważyli, że pewne środki nie są kierowane tam. Ja na przykład jestem zwolennikiem, żeby prezydent był kadencyjny, czyli dwie kadencje. Obserwuję, kiedyś też byłem samorządowcem, że jednak po pewnym czasie popadamy w pewną rutynę i te klapki na oczach, które kiedyś mieliśmy bardzo szeroko otwarte, zaczynają się zawężać. No i tak to jest w każdym zarządzaniu. Nie ma ludzi niezastąpionych. Nawet doskonali menedżerowie muszą odchodzić po pewnym czasie, bo się wypalą, wyczerpią się ich pomysły. Ja sądzę, że to jest ważne. Natomiast problem szpitala pozostanie. On jest jednak transcendentny, mówiąc tak troszeczkę filozoficznie, dla lokalnej społeczności. Nie prezydent, nie Rada Miasta, szpital.